to nawiązanie do niezwykłej historii czteronapędowych Porsche, Porsche 911, które w połowie lat 80. triumfują na rajdzie Paryż-Dakar. Pierwsze zwycięstwo Porsche odniosło w 1984 roku i to wydarzenie można uznać za narodziny napędu na cztery koła w modelu 911. Pierwsza seryjna Carrera 4 pojawiła się w 1988 i dziś połowa sprzedanych 911 ma napęd na wszystkie koła. Niektórym to jednak nie wystarcza. Inżynierowie Porsche wpadli na iście szalony pomysł. Zbudujmy 911 taką, aby była terenowa. I tak powstała limitowana, ale jak najbardziej drogowa wersja Dakar. Cała karoseria została wzmocniona. Silnik pochodzący z GTS-a. Poduszki silnika pochodzące z modelu GT3. Nowa klapa z przodu, nowy spoiler z tyłu, nowe zderzaki, poszerzone nadkola. Auto jest znacznie wyższe niż standardowa 911. Ale ten egzemplarz jest absolutnie wyjątkowy. Żeby zrozumieć, jak bardzo wyjątkowy, warto poznać trochę historii. Porsche nie byłoby Porsche, gdyby nie udział Polaków w jego historii. Bo po raz pierwszy samochód na rajd zabrał nie kto inny, jak Polak. Sobiesław Zasada namówił Ferrego Porsche i powiedział: ja chcę pojechać waszym samochodem rajd. Ferry Porsche powiedział: nie, 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 nasze samochody nie nadają się do rajdów. Nasze samochody są wyścigowe, one są za słabe konstrukcyjne, żeby pojechać rajd. On mówi: daj mi spróbować. Dobra. I tak się stało. Podczas pierwszego rajdu potężnego maratonu Gran Premio Argentyna Sobiesław Zasada wjeżdża jako pierwszy na metę Porsche 911. Sukces był gigantyczny. Polski kierowca z komunistycznego bloku stał się kierowcą fabrycznym zespołu Porsche. I teraz, po 55 latach, polski oddział Porsche, korzystając z tego, że pojawiła się wersja Dakar, postanowił oddać wyjątkowy hołd Sobiesławowi Zasadzie. Właśnie tym konkretnym samochodem. To Red 58 nawiązujący do rajdu Londyn-Sydney, do największego maratonu świata. Maratonu, którego nie udało się wygrać Sobiesławowi Zasadzie, ale bez wątpienia należał do czołówki. Miał kilka awarii, miał awarię przewodu hamulcowego. Było kilka rzeczy, które nie złożyło się na to, aby trafił na podium. Dojechał tam w efekcie jako czwarty, ale to, że dojechał, było jednym z największych sukcesów dla firmy Porsche. Zwłaszcza, że Sobiesław Zasada wygrał morderczy australijski etap rajdu. A tak wyglądało oryginalne Red 58. Te naklejki, które były na oryginalnym samochodzie, stały się inspiracją również do tego, co jest tu. To, co widzicie, nie jest naklejką. To jest ręcznie malowany znak London Sydney z 1968 roku.